Słuchajcie, właśnie przed chwilą usłyszałem dziwne dźwięki dobiegające z dworu. Otwórzmy sobie okno. Oczywiście jest mega ciemno, bo mamy godzinę zaraz 21. No, słabo jest widoczne. Musimy zejść na dół. Właśnie do tej ciemności. Zobaczymy, czy tam ktoś się ukrywa. Dźwięki odbiegające tam cały czas słyszałem. Jakieś pukanie, gadanie, tylko mega niezrozumiałe. Zamknijmy i chodźmy na dół. Nie wiem, może to coś jest w domu u mnie, albo na zewnątrz. Sprawdźmy się, przekonajmy. Jeszcze zanim to też pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie taki czerwony przycisk tam na dole. Bum, 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 nawalamy go! I wy też nawalacie, ja? I razem ze mną. I dajemy też dzwoneczek obok tej subskrypcji, tylko go tutaj nie ma. Możecie też kliknąć właśnie ten dzwoneczek. Dobra, subskrybujecie, a więc idziemy. Tylko, o, jest łapeczka. Halo, halo, jak już jest subik, to też powinna być łapeczka. No, także kto tam klika, to z góry każdemu. Dziękuję, otwieramy wrota z mojego pokoju, który jest opancerzony w postaci pianki wygłuszającej. No i teraz możemy przejść z mojego pokoju na zewnątrz. Tutaj jest korytarz. Nic, tam jest ciemno. Musimy też zejść do tej ciemności, pozapalać światła. Może to coś jest na dole, tutaj po prawej stronie, bo tak jest wejście po prawej, po lewej i z przodu. To może być za drzwiami, albo z boku, albo po prawej stronie. Wszystko zobaczymy teraz. Przejrzyjmy się też w oknie. Tu czekajcie, bo tu moja bluza jest. O, żebym się nie pokazał. Halo, halo. Nic nie zobaczę, tu wszystko się odbija. To nie da rady, niestety. Dobra, schodzimy. Halo, ktokolwiek mnie tam słyszy, to proszę mi odpowiedzieć. Albo wydać jakikolwiek dźwięk. Halo? Halo, halo? Nic nie słyszę. To chyba tutaj nikogo nie ma. Co tu przyleciało? Widziałem jakieś coś białego przed ekranem. Było to dziwne. Ojeju, szkoda, że jest tak późno, bo byłoby, wiecie, widniej, ale niestety nie jest. Schodzimy powoli. Wcale się nie boję. Ja jestem odważnym mężczyzną, nic tutaj mi nie stoi na przeszkodzie, ja każdego tutaj pokonam. No nie, naprawdę się nie boję, nie? Szybko schodzę bardzo, w przyspieszonym tempie. Wcale to nie trwa kilka minut. No zapalam, zapalam, okej. Halo? Jest tu ktoś? Pod stołem? Nikogo nie ma. Na stole? Nikogo nie ma. Tylko kwiatuszek jest. Ej, widziałeś kogoś? Mów, ale już. Słyszysz? Gadaj. Nie no, zgłupiałem, przepraszam. Wybaczcie mi, no kwiat nie gada, no. Żartowałem. Ale ty mi powiesz coś, słowo gadaj już. Powiedz mi, no, ty widzisz wszystko. Ja masz otwarte oczy, więc musiałeś coś widzieć. Gadaj. No, niestety nic nie powiem. Jestem samotny. Dlatego gadam z takimi zwierzętami sztucznymi, z kwiatami. Bo nikogo tutaj nie ma, no. Chyba, że widzowie, wy mnie słyszycie. Może tu pilotkę byśmy coś odpalili. Czekaj, odpalam. Zielone światełko, uwaga. Piu, 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 nie działa. Nic tu nie działa, no. Zapal się, czu, czu. Nie, nic się nie pali, dobra. Wyrzućmy to, chodźmy przejść dalej. Albo, że... Czekaj, czekaj, tu wcześniej rozwiesiłem koc. I ktoś może być za tym kocem. Jeśli się ukrywasz, to wyjdź. Słyszysz? Masz wyjść teraz. Rozkazuję ci? Słyszysz? Hej, podchodzę. Coraz bliżej. Zobaczę ciebie i gdzie jesteś? Gdzie? Nikogo nie ma. Puste. Chyba, że czekaj, czekaj. Z drugiej strony też mam koc. Tutaj są dwa koce. Chyba, że za tym się ukrywasz. Kimkolwiek jesteś, wyjdź z tego. Słyszysz? Wyjdź. Gdzie? Nie ma. Puste. Nic tutaj się nie znajduje. Myślałem, że będzie. Okej, pod stołem nic nie ma. Na stole też nic nie ma. A pod kocem, czekaj. Nie, na szczęście też nic nie ma. Troszeczkę się cykałem, bo właśnie słyszałem dźwięki, tylko pytanie, czy one odbiegają stąd, czy stamtąd? Właśnie nie wiem. Dobra. Ta poduszka leżała tutaj. Ja miałem wszystko poukładane. Jest wywalona. Coś mamy?
i coś musiało przewrócić poduszkę. A ja tego nie robiłem, bo mnie na dole nie było. Widzieliście sami, że zgaszone światło miałem. Ktoś lub coś musiało wywrócić tą poduszkę, przecież tu wiatru nie ma, więc sama nie spadła. Jest to nierealne. Przejdźmy się dookoła. Nikogo nie widzę. Słyszałem dźwięk odbiegający z tej szafy, ale tu coś mogło się skryć. Otwórzmy ją powolutku. Hej, kto tam jest? Nie, nic nie ma. No, myślałem. Dobra, przejdźmy dalej. Nie, no nic nie jest schowane. Mega dziwna sprawa. Poduszka zwalona na dół? Kto tutaj mógł wejść? Albo co mógł ją zrzucić? Ułóżmy ją. Dobra, jest tutaj. Zapamiętajmy, że ta poduszka jest podniesiona. Nic tu nie ma już wywalone. Wyjdźmy teraz z tego. Dobra, to pomieszczenie jest puste. Nikt w nim się nie kryje. Tutaj też na pewno, nie? Gdzie jeszcze by tutaj mogło coś się ukryć? Chyba, że za tymi drzwiami. Weźmy je powolutku, otwórzmy, w sensie zamknijmy, otwieramy, zobaczmy co za nimi jest, ktoś tam kryje i nie ma. Okej, tutaj też nic nie ma za tymi drzwiami, ale zastanawiam się, gdzie jeszcze u mnie są skrytki, w wielu miejscach by to mogło być. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy o tyle problem, że światło jest też zgaszone, więc muszę podejść do włącznika, który jest obok tych drzwi. I tam jest ciemno. Jest mega ciemno, widzicie? O, tak jest ciemno. Jedynie latarka mi pomaga w telefonie, tylko nie za bardzo, bo za mało oświetla. Halo? Jest tu ktoś? Hej. Nic nie ma. Z prawej? Żyrafa? Nie wiem. Podejdźmy szybko do włącznika! Okej, zapaliłem! A, nie to! Powaliłem się! Kliknąłem pierwszy zamiast drugi. Ze stresu. Nikogo nie ma. No to skąd to miało być? Skąd to odbiegało? Weźmy tutaj. Włączmy. Jest widno. Też nic nie ma. Dobra, w tym pomieszczeniu nikogo nie ma. Tutaj nikogo nie ma. To nie wiem. O! Słyszałem dźwięk. Ktoś pukał za tymi drzwiami. Wiedziałem, że coś tutaj jest niegrane. Halo? Kto tutaj pukał o takiej godzinie? Ja już prawie spałem. 21 jest zaraz, no. Kim ty jesteś? Otwieram drzwi. I miałem otwarte. No właśnie, zamykałem wcześniej. Kto tam jest? Nie ma nikogo. Puste. Lol, to kto pukał? Dziwne. Wiecie co? Wyjdę na dwór. Wyjdę na dwór, bo ja się niczego nie boję. Gaszę światło tutaj i idziemy. Biorę moje super klapki. Zobaczcie, one dają mi moc. One dają mi powera. Widzicie to? Widzicie ten kolor? To są mega klapki. Patrzcie, dokładnie je zakładam. O, to są ścigacze. Będę szybki jak pędzi wiatr. Będę biegnął w 100 km na godzinę. No dobra, żartowałem, 10 km. Uwaga, otwieramy. I idziemy na dwór. Halo, halo. Gdzie jesteś? Kto tutaj do mnie puka? O takiej godzinie. W nocy. No pokaż się. Może przejdźmy... O! Widzę coś tam świeci. A coś jest po prawej stronie? Chodźmy zobaczyć. Ej! Gdzie jesteś? Kryjesz się za jakimiś krzakami? Światło się zapaliło. Czujka uruchomiła kolejne światełko, które nam tutaj oświeca. Tu nic nie ma. Tu jestem ja z cieniem. O! Łapeczka w górę! Ale samo widać. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nikogo nie widzę za tymi krzakami. Troszeczkę jest zimno, wiecie? Kurtki nie wziąłem. Mój błąd, bo za szybko wyszedłem, a kurtki nie mam i troszeczkę nie jest za ciepło. Tutaj kolejna czujka się uruchomiła, ale jak ona się zapaliła z takiej odległości? Dziwne. O, tutaj jest, o, tu mój cień widać fajny, patrzę. Łapeczka w górę. Subskrypcja, albo coś takiego. Ej, zobaczcie, tu jestem, tu moja głowa jest po prawej, a tu jakiś potwór idzie. Ej, kim ty jesteś? Co ty mi chcesz zrobić? Nie rób mi, nie rób mi! No dobra, odbija mi, sorry. Wybaczcie. Taki mam humor dziwny. Dobra, tu mój piesek stoi, który nic nie widzi i się nie rusza. Tak on obserwuje. Tak on widzi. Tak on chroni. Dobra, tu nic nie ma, tam nic nie ma. Tam kolejna czujka się zapaliła. Nic nie widać. Jakbyście coś zauważyli, to od razu mi piszcie w komentarzu. Tam jest mega ciemno, więc nasza widoczność się ogranicza.
Tam się palą lampki, ale ładne, piękne, co? Czerwone. Widzicie coś, widzowie? Jakby coś przebiegało, albo stało, patrzało się. Cokolwiek, w jakiejś minucie. To mi napiszcie w komentarzu. Ja nic na razie nie widzę. Dobra, chyba nikogo tu nie ma. Ale to jest dziwna czujka, ty zapala się i gasi się, nie? Halo? To jest ten. Tak jest zimno. Słyszałem jakiś dźwięk. Ty. Tam był. Ej, słyszałem jakiś dźwięk, serio. Czekaj, podejdę. Nie wiem, dziwne to było akurat. Serio, słyszałem jakiś dźwięk. Odbiegający za tym płotem. Czekaj, podejdę bliżej. Ta światło się oświetli, fajny widok widzimy. Ej, jest tam ktoś? Halo? Słyszysz mnie? Odpukaj, jeśli tak. Ej. Nie. O, czujka zgasła. O, czekam. A! Nie, dobra, jak czujka się gaśnie, zapala, to jest, nie wiem. Ale nikt mi nie odpukał, więc chyba tam tego czegoś nie było. Co zrobić? Może tutaj jeszcze się przejdźmy. Sprawdźmy to dokładnie. Kto lub co stoi pod moim domem, albo co lub kto był pod moim domem. Ja się niczego nie boję. Tutaj nic nie ma, z tej strony nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Tam jest mega ciemno, wiecie, bo jak jest, nie ma tam w ogóle czujków ani nic, co by mogło oświetlić tam. Więc tam nie idę. Bez świata się nie ruszam. Okej, tutaj nie. Nic nie widać, nie? A wy widzowie też dokładnie razem ze mną patrzcie. Jak coś widzicie, to od razu rozglądamy się wszyscy razem, nie? Piszcie mi w komentarzach, jakbyście cokolwiek znaleźli albo zauważyli. Bo ja mogę tak w ciemności nie widzieć, a wy może tak. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Okej, za tymi krzakami też nie. Mega dziwna sprawa, bo słyszę jakieś dźwięki, a zawsze jak wychodzę lub patrzę, to nikogo nie ma. I to mnie ciekawi. Albo, ej, czekaj, może to coś ma jakąś skrytkę tutaj u mnie? Może to coś jak biega i puka do mnie, to wtedy gdzieś się tutaj kryje. I ma swoją skrytkę jedną albo dwie. Może byśmy powinni wszystko przeszukać i zobaczyć te skrytki. Wtedy byśmy się dowiedzieli, czy ktoś coś jest. I zauważyli. Pierwszą taką skrytką mogłaby być moja szopa. Szopa, która tam jest naprzeciwko. Idziemy właśnie do niej. Tam znajduje się troszeczkę miejsca, bo trzymaliśmy wcześniej drzewo i zrobiło się sporo. Jest oczywiście zamknięta, ale jakby ktoś mógł wejść do środka. O, trzyma. Co jest? Ej, no to co z tymi drzwiami? Zawsze był problem. Oj, faktycznie nie da rady ich otworzyć. Co jest? Serio. Czekaj. No co? Dobra, to było dziwne. No tak szarpać się jeszcze nie szarpałem z tymi drzwiami, no. Halo? Jest tu ktoś? Hej. Tu trochę miejsca mamy, bo to taka szopa, wiecie. Wiaderka tu trzymamy, taszkę. Nie, nikogo nie ma. Chyba nie ma. Chyba. Widzę coś u góry, czekaj, pokażę wam. Niebieskie. Mega dziwne. W sensie dziwnego koloru, tam coś jest? Nie, zdaje mi się, lepiej to zamykam, wiecie? Nie, tam nic nie ma na pewno. Nie. Wiecie co? Te skrytki i tą pierwszą skrytkę przejrzymy za dnia, w dzień. W dzień możemy wszystko dokładnie widzieć, a w nocy ciężko to zauważyć. I zaraz. U mnie, u góry, na korytarzu, zapaliła się czujka. Tam się pali czujka. A czujka zapala się na ruch, czyli jak coś się porusza, to wtedy się ona zapala, bo tam jest korytarz. A więc ktoś lub coś musiało przejść. Idziemy do domu, wracamy się szybko. Bo czujka nie zapala się sama siebie. Ona, gdy widzi ruch, to wtedy dopiero się pali, oświetla. Więc to coś musiało być w moim domku. Na to wygląda. Chyba, że jak byliśmy się przejść, to wtedy to coś weszło tutaj. Nie? Bo to, ej, miało szansę, przecież ja nie zamknąłem drzwi. Jaka ze mnie ciamajda. O nie, znowu, już czwarty raz. Wyszedłem z domu i nie zamknąłem drzwi na klucz. Dobra, te buty chyba były wcześniej. Wszedłeś do mojego domu? Ej! Halo! Słyszysz mnie? Gdzie jesteś? Tu chyba światło się paliło. W domciu? Ej! Z której strony?
Wszedłem! To ja, Smajslo! Czujka dalej się pali. To coś musiało przebiegnąć kilka razy. Okej, wchodzimy. Powolutku. Idziemy do góry. Nupku, to ty? Albo ktoś inny? Ktokolwiek? Słyszysz? Wchodzę! To ja, Smajslo! Nic nie zrobię tobie! Pokaż się! Dlaczego otwierasz mi drzwi? I dlaczego mnie tutaj pukasz? Jakieś dziwne dźwięki wydajesz? Słyszysz? Ej! Gdzie jesteś? Czekajcie, sprawdźmy ten mój pokój, który jest otwarty. Czy ktoś się znajduje? Nie, nikogo nie ma. Sprawdźmy teraz te dwa pokoje. Czy ktoś tutaj będzie? Jakie wybrać drzwi? Prawe czy lewe? Lewe czy prawe? Które otwieramy? Może te, albo te. Dobra, zanim wybiorę, cokolwiek by się nie stało, to też pamiętajcie o subskrypcji, żeby mieć powiadomienia z ciągu dalszego, jakby coś było, albo nie wiem, zauważylibyście to, zostawcie czerwony przycisk, dzwoneczkiem oczywiście, kto by chciał. Jest to dobrowolne, a ja wybieram teraz drzwi i wybiorę prawe, czyli te. Otwieramy za 3, 2, 1. Kto tu jest, halo? Kim ty jesteś? O co chodzi? Nic, dobra. Myślałem, że ktoś... To ty byłeś przed chwilą tam? Na dole? Ja byłem. A, XD. Dobra, nic już... Dobra, pracuj sobie, pracuj sobie. Serio? To był mój brat! XD! On cały czas chodził i zbieg okoliczności jakiś. Musiał przejść wtedy i czujka się zapaliła ta u góry. No właśnie. Ja myślałem, że ktoś chodzi i próbuje tu mnie przestraszyć, a to był... Nie, no...